Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z panem Tadeuszem Forbrotem, który jest wystawcą na tegorocznej edycji Autonostalgii oraz właścicielem serwisu Citroena. Chciałabym się zapytać, dlaczego Citroen? Co jest takiego w tej marce, że zdecydował się pan nią zająć? To dosyć długa historia i dosyć taka nietypowa. Pierwszym moim samochodem w ogóle był Mercedes 170 V, którym jeździłem przez całe studia i bardzo długo go eksploatowałem. A w momencie, kiedy poznałem swoją przyszłą żonę, to zainteresowałem się, a to głównie rodzina żony i głównie teściowa, nawet bym powiedział, zainteresowały się bardzo. Podobała mi się 2CV-ka. No i skończyło się tym, że którąś niedzieli wybraliśmy się na giełdę samochodową, bo wtedy się na giełdzie kupowało tylko samochody takie, które były jakoś nietypowe, albo z talonu, który można było dostać za dobrą pracę w służbie PRL-u. I kupiliśmy taką 2CV-kę. Oczywiście wtedy te samochody były różnej kondycji, różnego stanu technicznego. Bardzo często to było ukryte i nie było tego widać. Wyglądała na pozór bardzo dobrze. Okazało się potem, że to było, no, krótko mówiąc, w dzisiejszych warunkach, no to można było powiedzieć, że to był wrak. Bo ani hamulce nie działają, nie działały jak należy, silnik się po jakimś czasie rozleciał. No i zaczęło się naprawianie tego samochodu. Na szczęście już miałem pewne doświadczenie i troszkę wiedziałem na temat samochodu, natomiast 2CV-ka jako w ogóle francuski samochód był zupełnie inny od tego Mercedesa, którego naprawiałem i samochodów, które wtedy się naprawiało, takich jak maluchy. No i zaczęły się problemy z tym. Na szczęście jakieś takie były układy i jakieś znajomości, że udało się silnik zdobyć, coś tam jeszcze zdobyć, jakąś 2CV-kę gdzieś znaleźliśmy, którą ktoś porzucił i rozebraliśmy i części brakujące do niej się dołożyło. No i 2CV-ka zaczęła już jeździć jak należy, a potem następna była Diana, to taka 2CV-ka, która była bardzo podobna do właśnie 2CV-ki, tylko taka nowocześniejsza. Od 2CV-ki. No i tym samochodem pojechaliśmy do Francji. No i jak popatrzyłem, że takie samochody tam jeżdżą i wszyscy takimi samochodami jeżdżą, no to w jakiś sposób nabrałem do tego sentyment i taką jakąś możliwość tego, że mogę to naprawiać. Szczególnie, że nikt specjalnie nie zdobył takiego doświadczenia w Polsce takiego, jak mi się udało. Bo w końcu naprawiałem tam wszystko i poprawiałem wszystko, w związku z tym zacząłem mieć klientów, którzy też mieli takie 2CV-ki i tak zacząłem je naprawiać. Właśnie, bo prowadzi Pan już swój warsztat, serwis od bardzo wielu lat. Gdzie zdobywał Pan doświadczenie? Doświadczenie, pierwszy mój warsztat był między dwoma klonami na ulicy Odolańskiej. Tam pierwsze samochody naprawiałem. Miałem takie szczęście, że miałem sąsiada, który też był miłośnikiem samochodów i naprawiał, i od niego się bardzo dużo nauczyłem. No i tą wiedzę tak poszerzałem w zasadzie cały czas, że tak powiem, praktykując to, czego się nauczyłem na studia, bo skończyłem samochody i maszyny robocze. I stopniowo rozwijałem tą swoją działalność, rozwijałem swoje możliwości serwisowe, narzędzia, które zdobywałem. Jak jeździłem do Francji, to oczywiście też jeszcze kupowałem różne narzędzia, które u nas wtedy były nie do zdobycia. No i tak stopniowo coraz więcej tych samochodów naprawiałem. A takim, można powiedzieć, przełomowym momentem w naprawie tych samochodów to było zainteresowanie się takim przyrządem do uzupełnienia gazu w sferach, czyli w kulach zawieszenia Citroena. Pojechałem po ten przyrząd do Holandii. Było to
nowatorskie rozwiązanie, nikt wtedy tych kul nie regenerował, trzeba było je wymieniać, one bardzo bardzo dużo pieniędzy kosztowało, natomiast dawało się przy pomocy tego przyrządu uzupełniać ten gaz i stwarzając znowu komfort w samochodzie Citroen, taki jak pierwotnie fabryka zakładała, mieliśmy bardzo dużo tu klientów, no i stopniowo się coraz bardziej firma rozrastała dzięki temu, do momentu, kiedy przyszedł przedstawiciel Citroena na Polskę, pan inżynier Potocki, i zaproponował, żebym został autoryzowanym serwisem w zasadzie drugim, a piątym chyba, drugim w Warszawie, a piątym chyba w Polsce. No i to był taki moment przełomowy, zacząłem naprawiać te nowe też już Citroeny, których zaczęło być coraz więcej. Citroen się bardzo rozwijał i bardzo ciekawe samochody w latach 90. zaczął produkować, bo takim można powiedzieć przełomowym samochodem i bardzo nowoczesnym i bardzo komfortowym to był samochód Citroen XM, który w 90 roku został samochodem roku. No i nas tutaj 9 specjalistów od tych Citroenów pojechało do Francji, do Paryża na szkolenie. Szkolenie trwało 3 tygodnie. Bardzo dużo żeśmy się tam nauczyli, poznali tajniki tego samochodu, który był naprawdę nowatorski, nieprzeciętnie rozwinięty technicznie, elektronicznie i można powiedzieć jako imaż tego samochodu też był taki niespotykany. Dzisiaj żeśmy się do tego przyzwyczaili, ale taki bardzo, bardzo oryginalny. No i tak stopniowo to zaczęło się rozwijać, tych Citroenów zaczęło być coraz więcej. Potem oczywiście powstało Citroen Polska, bo zaczęliśmy być wolnym krajem i mogliśmy mieć kontakt z tą Europą prawdziwą. I coraz więcej tych Citroenów przybywało. Coraz więcej zaczęło być pracy przy tym i coraz większe wymagania na nasze warsztaty były stawiane. A przy okazji zaczęliśmy też sprzedawać te samochody, bo nie tylko serwisować. W związku z tym zostałem dealerem Citroena, tak zwanym koncesjonerem. I sprzedawaliśmy tych samochodów dosyć dużo, bo nawet były takie lata, że po 450 sztuk sprzedawaliśmy rocznie. Bardzo dobry to był okres, bardzo rozsądnie działali importerzy i ta sprzedaż przynosiła, no, krótko mówiąc, i satysfakcję, i pieniądze. I tak to wyglądało do momentu, kiedy stwierdziłem, że za dużo już mam tych obowiązków i za dużo muszę rozwijać tą firmę, żeby ona była spełniała warunki, w związku z tym zacząłem się bardziej interesować zabytkami, które równolegle do tych nowych samochodów naprawiałem i zbierałem. No, takim egzemplarzem, takim modelem samochodu, który uważam, że był bardzo ładny, jest nadal ładny i taki nowoczesny, to był SM. To był Citroen 73 roku, bo trzeba pamiętać, że Citroen współpracował razem z Maserati od 68 roku do 75. I w tym czasie powstał taki samochód bardzo nowoczesny, z takim sportowym zacięciu. To był Citroen właśnie SM z silnikiem Maserati. 2,7 litra, samochód, który można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach mało samochodów by go mogło doścignąć i jeśli chodzi o szybkość, jeśli chodzi o parametry zawieszenia i parametry eksploatacyjne. I tak też te samochody zacząłem zbierać, jeździć z klubem pojazdów zabytkowych na zloty do Francji, jeździliśmy bardzo tak mniej więcej raz w roku, albo nawet częściej, do Francji, do Miluzy, do Troyes, na zloty i parady zabytkowych samochodów. No i tak to
się coraz więcej tych samochodów oglądałem, coraz większą kolekcję zacząłem mieć. No i tak to zaczęło też przeobrażać się w to, że żeśmy zaczęli te samochody naprawiać dla klientów. I w tej chwili jest to rzeczywiście główna działalność mojej firmy. Mamy w tej chwili bardzo dużo zamówień na naprawę tych samochodów i tych zabytkowych Citroenów. Jeszcze równolegle do tego, ponieważ Rolls-Royce miał zawieszenie od Citroena, to tutaj żeśmy naprawiali Rolls-Royce i to nawet czasami mogło wyglądać nienormalnie, jak na nasze warunki, bo 5 Rolls-Royce'ów stało na podwórku, co jest rzadkością. Wspomniał Pan właśnie o renowacji samochodów i o własnej kolekcji. Jakie największe perełki mógłby Pan wymienić z niej? No to zależy, co nazwać perełką. Czy perełką nazwać to, że perełka jest stara, czy perełka jest bardzo duża i bardzo piękna i ładnie oszlifowana. Taką perełką, którą uważam, że była i jest nadal chyba samochodem, którym się szczycę, to jest to najstarszy Citroen w Polsce, bo jest to Citroen C3. Trzeba wiedzieć o tym, że Citroen do tej tradycji oznakowania swoich modeli wrócił do pierwotnych korzeni. Czyli na początku właśnie u Citroena było tak, że były właśnie oznakowane one jako literą C, Citroen, i literki poszczególne oznaczały wielkość samochodu. Tak jak zresztą w tej chwili, prawda? Jest C3, C4, C5, C6, C7. Wtedy było też tak. I to jest Citroen C3 z 24 roku, tak jak już wspomniałem. Samochód, który można powiedzieć, że w tamtych czasach był takim pierwszym samochodem damskim. Polegał to na tym, że miał rozrusznik, łatwo się prowadził, był nie za duży, łatwo było wszędzie wjechać, posiadał duże koła, prostą budowę. No i taki był bardzo ładny, nazywał się, zresztą miał taką przezwisko, że to była łódeczka, taki miał z tyłu takim zakończony był jak łódka. Taki to był wspaniały samochód, że Opel, firma Opel niemiecka, skopiowała ten samochód. Myśleliście, że to już koniec? Nic bardziej mylnego. Wywiad ten podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza była bardziej ogólna. Druga skupi się wokół tematu renowacji zabytkowych samochodów. Jeżeli nie chcecie jej przegapić, kliknijcie na dole na subskrypcję naszego kanału. Wywiad powinien ukazać się w ciągu najbliższych dni. Do zobaczenia.